Wyprułam tutaj już moje ostępnowanie. Widzicie, już to się pięknie będzie układało. Nic tu żadnych zgrubienia nie robią. Dokładnie do momentu, gdzie mam zamek, czyli tu, do tego momentu dokładnie zrobiłam. I teraz tak, w sumie to nawet nie trzeba wypruwać tego, bo ja zdecydowałam, że jednak, o widzicie, tu teraz pokażę Wam również na tym. Ja zdecydowałam, że tutaj muszę po prostu ten po lewej stronie tutaj doszyć, nie? Czyli przeszywamy do tego miejsca. Spinamy, czekajcie, bo mam nawyk wkładania szpilek do buzi. Niestety nie mogę się tego oduczyć. Spinamy sobie zamek. O. I w tym momencie widzimy, gdzie mamy tą linię do poprawy. O, widzicie? Tu. Tu jest moment, gdzie ja muszę mieć przeszycie. Zaznaczam sobie szpilką i odpinam sobie zamek. Czekajcie, bo to tak przy tych zamkach niestety krytych jest tak, że jak wejdzie troszeczkę materiału, to się robi bałagan. O, i tak sobie tutaj przeniosłam jakby miejsce tego zeszycia. O, idę na maszynę i tu muszę sobie tak lekko wyprofilować, żeby dojść tutaj do tego miejsca, nie? I o, tutaj przepraszam, tutaj jest to miejsce, tak sobie doszyjemy pięknie. Ktoś może powiedzieć, że w tym momencie będę miała za mało i to faktycznie macie rację. Powiem tak, nie będzie to pięknie, to co teraz wymyśliłam, to jest na łatwiznę poszło. Nie, jednak trzeba wypróć. Wiecie, powiem dlaczego? Dlatego, że w tym momencie tego obłożenia mi tutaj zabraknie. Widzicie? Uciekło mi obłożenie, więc jeżeli to obłożenie wypruję i przeniosę je wyżej, bo widzę, że one jest tutaj krzywo przyszyte, to wtedy tego obłożenia będę miała tyle samo. Więc nie idźmy na łatwiznę, przenieśmy sobie tylko to tutaj miejsce, gdzie ma być przeszycie. Przy pruciu uważajcie, żeby nie uszkodzić materiału. Ja sobie do prucia używam tych pruwaczek, widzicie, jak to elegancko idzie. No, ile tego spróć? No troszeczkę, no troszeczkę trzeba spróć jednak, nie? Żeby to ładnie wyprofilować później wszystko. Tutaj to obłożenie też przeprułam. O, i w tym momencie, gdzie przesunę sobie trochę niżej to moje przeszycie. Tutaj niżej przenoszę. Ktoś dzwoni na drugim telefonie, notabene. O. I teraz mi idealnie tutaj obłożenie, długość jednego i drugiego obłożenia pasuje.